Mało kto pamięta, a jeszcze mniej osób przestrzega regulaminu utrzymania zwierząt na terenie Grudziądza. Reguluje on szczegółowo zasady utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich na terenach nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Grudziądza. Nie jest to dokument unikatowy, ale większość gmin posiada takie regulacje, które jako prawo lokalne regulują zasady współżycia społecznego i obowiązki mieszkańców. Niestety prawo to nadal jest raczej pobożnym życzeniem niż rzeczywistością. Mimo tego, iż zdarza się, że właściciele czworonogów posprzątają po swoim pupilu, to jednak nadal jest to wyjątek od reguły. Świadomość społeczna wciąż jest daleko za światem cywilizowanym. Może się wydawać, że jeśli ktoś nie zapłaci, to nie zrozumie. Jednak chyba sprzątanie po pieskach jest czymś więcej niż obowiązkiem. To raczej kultura. Administracja osiedlowa też nie pomaga. Można by przecież zorganizować specjalne wybiegi na osiedlach w porozumieniu z władzami miasta. Może nawet ogrodzone lub wydzielone w taki sposób, gdzie czworonogi swobodnie i dowoli mogłyby wybiegać się i załatwić swoje potrzeby. O ile psia kupa gdzieś w krzakach jest jeszcze problemem dla zwykłego przechodnia często odległym, o tyle piaskownicy już nie. Tu nawet załatwianie potrzeb przez pieska, lżejszych, stanowi poważne zagrożenie dla najmłodszych. Niestety i w tym przypadku często mieszkańcom brakuje wyobraźni. Chociaż rodziców, którzy zwracają właścicielom czworonogów uwagę, jest coraz więcej, także w miejscach dla najmłodszych. Prawo lokalne osadzone w regulaminie utrzymania zwierząt na terenie Grudziądza precyzuje dokładnie zakazy związane z utrzymaniem zwierząt domowych. Jednym z tych zakazów jest dopuszczenie do wchodzenia przez zwierzęta domowe do piaskownic na plac zabaw dla dzieci. Wydaje się, że zakaz ten można rozszerzyć nieco szerzej niż tylko piaskownice, bo przecież piasek znajduje się również w takich miejscach jak bujaczki, zjeżdżalnie i inne sprzęty mające służyć dziecku do zabawy. Zakaz zakazem, ale nic nie zastąpi wyobraźni. A więc dbajmy o psiaki, ale też o najmłodszych, a także o własną kulturę.